Dzień dobry, szanowni państwo. Znajdujemy się na targach Poznań Motor Show 2024, a ze mną Tomasz Mucha, szef komunikacji Mercedes-Benz Polska. Tak, zgadza się, dzień dobry. Panie Tomaszu, jak wrażenia na Poznań Motor Show? Chciałbym powiedzieć, witamy w Poznaniu. Mam nadzieję, że dobrze pan tutaj spędzi czas, ale jakie pierwsze wrażenia z tego miejsca święta motoryzacji, właśnie największego święta motoryzacji w Polsce? Poznań od zawsze kojarzy się z motoryzacją. Ja pamiętam lata 80., kiedy przyjeżdżałem tutaj jeszcze z moim tatą i ta impreza od zawsze w mojej świadomości była imprezą najistotniejszą. Ostatnie lata były trudne w ogóle dla imprez motoryzacyjnych, tym bardziej cieszy nas to, że Poznań wraca i że Poznań wraca w dobrym stylu, bo jak zwykle dopisują oglądający. Są jeszcze nadal dosyć wczesne godziny, mamy dzisiaj dzień prasowy dedykowany dla mediów, a mimo to oglądających jest mnóstwo. Przyznam szczerze, że jeszcze nie miałem okazji obejrzeć zbyt wiele poza halą, ale też jestem podekscytowany i planuję zaraz po konferencji prasowej obejść i zobaczyć co nowego w motoryzacji. No właśnie, zaraz konferencja prasowa i wielka premiera tutaj na stanowisku MB Motors na Poznań Motor Show. Mercedes przyzwyczaił faktycznie do tego, że ma sporo nowości, bo to spora i bardzo zdywersyfikowana gama. Nietypowo, bo tym razem pokażemy samochód bardzo znany, też dosyć ikoniczny w swoim rodzaju, bo klasa V po zmianach generacyjnych. Samochód będzie miał faktycznie polską premierę. To jest pierwszy egzemplarz, który przyjechał do Polski w wersji Marco Polo, można powiedzieć camper, który oferuje dodatkowe możliwości luksusowego spędzania czasu na świeżym powietrzu. No poza tym oczywiście jest to, co najbardziej ekscytujące z Mercedesa, czyli maszyny Mercedes AMG. Mamy tutaj niedawno przybyły na polski rynek AMG GT, bo zaledwie miesiąc w polskich salonach. Mamy też wyjątkowe dwa samochody o nazwie 63 i Performance, które są oznaczeniem najmocniejszej hybrydy w portfolio mniejszych samochodów Mercedesa na bazie modelu GLC oraz klasy C. No i oczywiście klasa S w 802 konie. Samochód, który z zewnątrz wygląda bardzo standardowo i spokojnie, natomiast wewnątrz kryje się potwór i ogromna maszyna. No i coś, co jest jakby strategią Mercedesa, niezmiennie samochody elektryczne. To jest przyszłość, która czym prędzej czy później się wydarzy. Mercedes stawia na elektryki, stawia na napędy alternatywne, w tym także hybrydy na wtyczkę. Tutaj pokazujemy auto EQS-ów. Bardzo popularne EQA, to jest w tej chwili najpopularniejszy elektryk w gamie Mercedesa. To jest auto też świeżo po zmianach generacyjnych. W zasadzie w lutym te auta trafiły do Polski. Więc auto po liftingu także tutaj do zobaczenia w Poznaniu. Super, no to już nie możemy się doczekać premiery i życzę mu udanego pobytu w Poznaniu. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich widzów. Szanowni państwo, jesteśmy na Poznań Motor Show 2024. Ze mną Remik Świątek, szef, dyrektor zarządzający Mercedesa MB Motors w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Jesteśmy tutaj na tym pięknym wydarzeniu. Wiele pięknych Mercedesów tutaj w części MB Motors na targach. Powiedz mi proszę, które samochody są dla ciebie najciekawsze? Które są twoje ulubione? Wiem, że trudno wybrać, ale myślę, że 2-3 samochody jesteśmy w stanie wybrać. Wiesz co, Piotrek, to jest dość łatwe pytanie dla mnie, dlatego że ja jestem człowiekiem, który bardzo kocha SUV-y. Ja lubię SUV-y, także tutaj mamy nad czym się zachwycać, bo i począwszy od najmniejszego EQA przez większe GLC AMG 63, skończywszy na tym pięknym EQE, które tam na końcu stoiska mamy. Powiem tobie, póki nikt nas nie słucha i nie słyszy, że tak naprawdę to jest samochód, którym ja jeżdżę na co dzień i zostałem z niego wysadzony na czas Motor Show po to, żeby móc się trochę podzielić tym swoimi dozeniami na co dzień tutaj z państwem odwiedzającymi nasze stoisko. Miło z twojej strony, tak między nami. Zapraszam państwa serdecznie, bo samochody naprawdę mamy świetne, a to szare EQE polecam serdecznie. Tak, no i też sportowy samochód na samym środku w pięknym żółtym kolorze, o tym też myślę, że warto wspomnieć. No tak, mówią, że czerwony jest najszybszy, ale żółty jest równie szybki, więc AMG GT w najnowszej odsłonie, zupełnie świeże. Myślę, że ilość tych samochodów na ulicach polskich miast na dzisiaj zamyka się pewnie w ilości 5 sztuk, więc to jest taki tak naprawdę zupełnie świeży i premierowy model.
No, ale jak już dotknęliśmy premiery, no to też dzisiaj na naszych oczach w Polsce, w Poznaniu, premiera klasy V w wydaniu Marco Polo, nowego modelu klasy V w wydaniu Marco Polo, czyli tym, który się wpisuje w nadchodzącą majówkę, czerwcu. Czyli wybieramy się właśnie na cały rok można było jeździć tym samochodem, słuchaj, naprawdę, po całej Europie. Absolutnie tak, ten samochód się do tego nadaje. Zaplecze, które w nim jest i cała infrastruktura absolutnie go predestynuje do tego, żeby spędzać w nim no, dużo więcej czasu niż tylko dojazdy do pracy. Wygodniej niż w kilku domach, w których byłem, naprawdę. Pytanie jeszcze do ciebie. W tym roku 15 lat MB Motors. Jak celebrujecie ten piękny fakt istnienia MB Motors od 15 lat? No, chwilowo celebrujemy bardzo głośno i bardzo hucznie. Głośno i hucznie, to znaczy w akompaniamencie młotów pneumatycznych, pił do metalu i ale betonu. Ale rytmicznie wszystko, melodia tak, jest. Tak, bardzo, jest. Bardzo rytmicznie, ja tak żartem mówiąc, a na serio to przygotowujemy się poprzez remont, który generalny w tej chwili dzieje się w salonie MB Motors na Franowie. Oczywiście cały czas pracujemy czyli normalnie. Czyli pięknie jedziecie na te 15 lat. Tak. Odświeżamy się troszeczkę, troszeczkę się zmieniamy, troszeczkę zmieniamy infrastrukturę. Słowem, plan jest taki, żeby na te 15 lat, które nam stukną 1 sierpnia, a fizyczne otwarcie salonu było 1 września, żeby zaprosić Państwa już w nowe progi. Będziemy to robili jeszcze wcześniej, zapraszamy cały czas, bo cały czas funkcjonujemy i cały czas pracujemy, cały czas serwisujemy Wasze samochody, cały czas Wam sprzedajemy nowe Mercedesy. To się cały czas nie zmienia. Może teraz jest troszeczkę głośniej, ale równie przyjemnie cały czas. Od września myślę, że już otworzymy te nowe podboje naszego salonu i będziemy mogli Państwu pokazać to, co mamy najlepsze w najnowocześniejszym wydaniu i podane w ramach już najnowszych standardów Mercedesa. Super, bardzo, bardzo piękne, ale rozumiem, że jak będę jechał Krzywoustego, to cały czas rozpoznam. To się aż tak bardzo nie zmieni. Myślę, że salon zewnętrznie prawie się nie zmieni, więc na pewno nas rozpoznasz. To, co piękne, zawsze jest w środku i to jest najważniejsze, co jest w środku, więc w środku się zmienimy dla Państwa bardzo i też będziemy to celebrować w sposób taki piękny i taki fajny. Przy okazji zapraszam Państwa, Gmina Czerwonak organizuje kolejny koncert na Kładce łączącej Owińska z Radojewem. To będzie we wrześniu. My będziemy jednym z partnerów tego koncertu i to będzie jeden z elementów, taki główny element, kiedy będziemy chcieli uczcić znowu muzycznie, mówię znowu, bo dziesięciolecie uczciliśmy w Auli UAM koncertem muzyki filmowej. Tutaj będziemy również kulturalnie, muzycznie i z uśmiechem świętować nasze 15 lat. Tak, będzie piękny koncert, niezapomniane przeboje, także na to już możemy zaprosić. No a ja życzę w takim razie już na zaś kolejnych 15 lat minimum MB Motors. Bardzo dziękuję. Będzie mi łatwo pamiętać, bo dzisiaj odebrałem duplikat prawa jazdy, które zagubiłem, wydaję je na 15 lat, więc te daty się, no to jest przeznaczenie, Piotr. To jest przeznaczenie, absolutnie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Państwa. Szanowni Państwo, znajdujemy się na Poznań Motor Show w strefie MB Motors i zaraz będziemy rozmawiać z bardzo ciekawymi młodymi ludźmi, a także ich niezwykle utalentowaną nauczycielką. No i oczywiście przedstawiciel MB Motors, równie utalentowany, Remik Świątek. Witamy serdecznie tą całą ekipę. No a o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o projekcie F1 in School, z którego partnerem jest MB Motors. No i zaczniemy od młodego człowieka o imieniu Filip, który nam troszeczkę więcej powie o tym, na czym ten projekt polega. Przekazuję mikrofon. Dziękuję bardzo. To przede wszystkim w projekcie zajmujemy się tym, żeby stworzyć mały bolid dzięki technologii CNC i druku 3D. Przede wszystkim chodzi o współpracę, żeśmy nawiązywali kontakty ze sponsorami, uczyli się już podstaw marketingu, produkcji i też poznawali więcej technologii, bo pracujemy z wieloma bardzo drogimi programami. Super, bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. No a pytanie w takim razie do Gracjana. Skąd Twoje zainteresowanie właśnie tą tematyką i dlaczego zdecydowałeś się brać udział w tym projekcie? Zdecydowałem się brać udział w tym projekcie, dlatego że od dziecka interesuję się motoryzacją. Tak naprawdę to kocham wszystko, co ma cztery kółka i silnik. Może w tym projekcie nie ma silnika, ale za to są cztery kółka. I bardzo zainteresowałem się
po usłyszeniu od tutaj Filipa, o co chodzi w Formule 1. Przyznam szczerze, że bardziej interesowała mnie strefa driftu niż F1. Jednakże Filip rozszerzył moje zainteresowania w tej dziedzinie. Super, czyli strefa driftu, bardzo ciekawy temat. No i w takim razie muszę zapytać panią Izę, nauczycielkę informatyki, jaka pani rola w tym całym projekcie? Ja pomagam uczniom się rozwinąć. Uczniowie nie tylko tutaj, oni mówią, że się trochę uczą, ale oni się bardzo dużo uczą. Rozwijamy tutaj nie tylko pasję informatyczną, ale właśnie taką marketingową, logistyczną. No i przede wszystkim chyba taką tworzymy paczkę na przyszłość. Super, bardzo fajnie, czyli bardzo, bardzo wiele umiejętności. No, Filip, jeszcze pytanie do ciebie, jak w takim razie znajdujecie czas poza waszymi obowiązkami szkolnymi, aby właśnie tworzyć to wszystko, no bo to wymaga naprawdę bardzo dużo czasu, nakładów, energii, no i przede wszystkim takiego samozaparcia. Znaczy, czas jest bardzo trudno znaleźć, ponieważ często jesteśmy w szkole nawet do godziny 16, ale wiemy, jak to jest ważne, co to jest dla nas ważne tak osobiście, więc sprawia nam przyjemność to poświęcanie czasu, ale czasami jest nawet do północy, godziny pierwszej, a na drugi dzień idziemy do szkoły, ale i tak w szkole nie możemy się doczekać, tylko żeby znowu usiąść przy projekcie. Tak, jestem w stanie sobie wyobrazić, no to jest wasza pasja, no i super, że macie wsparcie ze strony pani Izy, no ale macie też wsparcie ze strony MB Motors, no i tutaj pytanie do Remika Świątka, skąd właśnie decyzja, aby wspomóc ten projekt i tą ekipę? Wiesz co, Piotrek, tak jak tutaj pani Iza powiedziała, jednym z elementów tego projektu jest uczenie się przez tych młodych ludzi marketingu, komunikacji, projektu i jakby Bolid i cała ta historia samochodowa jest pewnie jedną z rzeczy pochodnych. No i ja tutaj zostałem przez Filipa doświadczony tymi jego naukami właśnie marketingu, takiego bezpośredniego bardzo. Czyli Filip swoim mailem, którego do nas wysłał z prośbą o przystąpienie do projektu, do wsparcie, na tyle mnie zainteresował, że szczerze mówiąc za pierwszym razem mail trafił do kosza, natomiast za drugim razem już się temu mailowi nie oparłem i po takiej wewnętrznej naszej konsultacji, analizie powiedzieliśmy, że takich wariatów lubimy, bo bardzo nam przypominają nas samych. Z naszą takim zapałem i z zamiłowaniem do rzeczy nietypowych. Wiesz co, czy młode remiki, to nie nas, takich jak ja jest nas tam więcej i ci, którzy właśnie dzielą też takie pasje i zamiłowanie do rzeczy odważnych, ciekawych, a co warto też podkreślić, no to jakby ci młodzi ludzie są dość nietypowi, to pewnie pani Iza się zgodzi, patrząc przez pryzmat obecnego młodego pokolenia, rzeczywiście to, jak oni chcą się angażować w takie rzeczy, no trzeba powiedzieć niełatwe i bardzo ambitne. Wydaje mi się, no jest naszym obowiązkiem, żeby to wesprzeć, a ja szczerze mówiąc, wiesz, no jesteśmy tutaj dzisiaj na Motor Show, widzimy tutaj różne modele samochodów. Pewnie zgodzisz się ze mną, że fajnie by było, gdyby na przykład w przyszłym roku ich model zagościł w strefie MB Motors jako efekt tej pracy całorocznej, prawda? To byłoby fantastyczne. Bardzo duże szanse na to. I trzymamy kciuki, żebyśmy właśnie mogli zobaczyć już w przyszłym roku tutaj w strefie MB Motors na Poznań Motor Show wasz model. Filip, na koniec chciałbym cię prosić, żebyś pozdrowił swoją szkołę, a także resztę ekipy, która jest tutaj na backstage'u. No to tak, chciałem przede wszystkim podziękować pani naszej dyrektor Lili Deleszkiewicz, ponieważ bardzo dużo nas w tym wspiera i pomaga też organizować na przykład spotkania ze starostą i też bardzo chciałem pozostać całą zespołowi, ponieważ nie jestem ten tylko ja, tylko jestem... Kogo mamy jeszcze w zespole? Mamy jeszcze Milenę Sierżan, która zajmuje się naszą reklamą i mediami, i Szymona Rosę, który zajmuje się samym modelem 3D i wszyscy bardzo ciężko pracują, więc też chciałem im bardzo podziękować. Super, no to trzymamy dla was kciuki. No i co, widzimy się w przyszłym roku na Poznań Motor Show. Już tutaj z waszym modelem, może w tym miejscu. Tu jest jeszcze trochę miejsca po prawej stronie, gdzie stoi operator kamery. No to myślę, że to jest możliwe wszystko, to jest możliwe. Także trzymam za was kciuki, wszystkiego dobrego, dzięki bardzo.